Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Dzisiaj mam taką małą misję i postanowiłem nagrać krótki vlog, bo w najbliższym czasie nie będę miał czasu na jeżdżenie motocyklem. A teraz jest taka opcja, że zakupiłem kartę graficzną z dostawą do sklepu. No jadę ją sobie po prostu dzisiaj odebrać, bo jutro jest Boże Ciało. Nie wiem, ten film pewnie oglądacie jakoś w weekend, bo takie mam zwyczaj, że w weekendy te filmiki wam puszczam, żeby było w miarę regularnie. No i temat wygląda następująco. Chciałbym poruszyć właśnie dwa tematy, czyli pierwszy właśnie związany z tą kartą graficzną, czyli z komputerami, i drugi temat, do którego jakby skłonił mnie ostatni filmik Bednara, taki motovloger również z Łodzi, który się wypowiadał, jak osiągnąć sukces w YouTubie. Moi drodzy, teraz jest czas właśnie, kiedy komputery, podzespoły komputerowe zaczynają tanieć, zwłaszcza karty graficzne i procesory, zwłaszcza Ryzeny od AMD, bo jest taka opcja, że w lipcu wychodzi nowy Ryzen 3000 podobno. No i suma summarum, przez to te niższe Ryzeny będą tanieć. No i właściwie już tanieją. No i jest taka opcja, że mój kumpel poprosił mnie, żebym mu złożył komputer taki do 3000 zł. I zacząłem się rozglądać po rynku, bo ja mój komputer, ja składałem komputer jakieś 5 lat temu i... O cholera, mam jakiegoś robala w kasku. Poleciał. Jak on wlazł w ogóle? No jakieś 5 lat temu i tak sobie patrzę na ten mój komputer, że on jest strasznie właśnie stary, kurczę. Zestarzały się te wszystkie moje podzespoły. Teraz te komputery w porównaniu do mojego są naprawdę kilka razy szybsze. Nie tylko chodzi, jeżeli chodzi o procesor, ale w ogóle pamięci, kartę graficzną, no wszystko. Także postanowiłem, że też sobie złożę chyba komputer. No i właśnie podjąłem kroki, kupiłem kartę graficzną, pokażę wam jaką. Nie jest to petarda, ale to jest najlepsza jakby cena do jakości. I też jest opcja, że nie wiem, czy akurat włożę do tego komputera, który ja składam, czy do komputera kumpla. Jeszcze się na tym zastanowię, bo cena jest wyśmienita. No, dałem za tą kartę tysiaczka równego, no, 999 zł dokładnie. A ta karta na Morele teraz chodzi po jakieś 1200-300 zł. Taka wersja to jest karta GTX od MSI-a 1660 w wersji TI, także podkręcona już grubo przez producenta. No i jest znacznie lepsza od tych zwykłych wersji, właśnie znacznie, no nie no, w miarę jest wydajniejsza od tych wersji właśnie, moi drodzy, zwykłych. No i dlaczego zmiana komputera? Bo po prostu mam takie wrażenie, że wystawiłem w ogóle na Allegro starą skrzynkę na Oliksie i mam wrażenie, że po prostu wiecie co. Jeszcze jestem w stanie jakieś pieniądze za tą skrzynkę dostać. No i dołożę trochę i sobie zbuduję coś lepszego, bo ostatnio też montaż filmów zrobił się strasznie uciążliwy, nie wiem dlaczego, kurczę, gdzieś mi się wiesza Corel. Ostatnio montowałem dla was film z toru, to naprawdę, kurczę, kilka razy mi się ten program zwiesił, nie zdążyłem zasejwować, że tak powiem, postępów pracy, no i wszystko szlak trafił. No jak was to interesuje, to mogę wam kiedyś tam na kanale wrzucić, jaki tam zestawik sobie złożę. Nie wiem do ilu jeszcze to będzie, do 3 albo do 4 tysięcy, tak myślę. Bo jeżeli chodzi o karty graficzne, to jest duży przeskok właśnie między tymi GTX-ami 1660, a później z RTX. RTX-y różne tam są, to już, i to już jest około 2 tysięcy ta karta kosztuje. Nie no, przesadzam, za półtora się kupi. No i właśnie 5 lat temu jak kupowałem,
kupowałem kartę MSI, to co mam teraz, też dałem za nią 1500 zł, no ja pierdzielę, to ona już jest po prostu do... Nie no, komputerek chodzi elegancko wszystko, gry też chodzą. Do renderowania filmów jest tylko procek trochę za słaby. Do gier jeszcze skrzynka daje radę. I tyle w tym temacie. Później wam jeszcze tam pokażę wam jeszcze tą kartę, jak dojadę do tego sklepu. I kolejny, moi drodzy, temat związany z tym YouTube'em właśnie. I z osiągnięciem sukcesu na YouTubie. No, ja mam swoje prawdy i wiem jak osiągnąć sukces na YouTubie i... Mógłbym mieć kanał, który miałby wiele większą oglądalność niż moje motovlogi. Ja już próbowałem jakby z karierą youtubera od dawna. Ja jestem człowiekiem wielu pasji, naprawdę. No, na początku były te gierki, nie? Na początku były gierki, nagrywałem gierki, no ja to nie poszło, tam World of Tanks trochę nagrywałem, bo był moment, że bardzo dużo spędzałem czasu w tej grze. Następnie postanowiliśmy sobie z Tomaszem Iron Motovlogiem kupić 125 motocykle. No i tak się zaczęła wielka pasja motocyklowa. Wszyscy złapali bakcyla w okolicy, ze znajomych, no może nie wszyscy, no ale dużo osób, okazało się, że interesuje ten temat. No i zacząłem to nagrywać. I jeżeli chodzi o chińskie na przykład motocykle, te 125, jest na to popyt. Jeżeli miałbym ciągle nagrywać z tego filmiki, z tych motocykli, z małych pojemności, miałbym jakiś pomysł na to, jak to robić, ale by mnie to po prostu nie cieszyło. Tak właśnie ze wszystkim jest, no. To jest clue do sukcesu właśnie. Nagrywać motovlogi z małych pojemności, tam wysmętniać się i się w to wgłębiać. I myślę, że taki kanał miałby jakiś sukces. No zależy kto jaki, kto za co, kto uważa sukcesem, na jakim poziomie, nie? No bo wiadomo, ja na przykład, ja osiągnę teraz sukces według mojego mniemania, jak będę miał 1000 subów. O, wtedy już będzie zajebiście, już złapę tą pierwszą barierę, no. To będzie coś fajnego, nie? Ale myślę, że jakieś 20 tysięcy subów, tak sobie strzelam, no też jakoś tam nie z żadnych wyliczeń, to można by było coś takiego z takich małych pojemności po prostu wyciągnąć, tak, nagrywać filmy po prostu i regularnie modyfikować, nie wiem, ja kupić sobie jakiegoś chinola i go modyfikować, nagrywać i to ma popyt i są takie kanały z Loncinami, na przykład chiński motocross, jakby ktoś nie wiedział, właśnie gościu kupił Loncina, nagrywał z tego Loncina, co z nim robił, pokazywał jak mu się to pierdoli, jak on to tam naprawia, jakieś modyfikacje i była gitara. I gościu duży kanał zrobił. Duży kanał, chyba teraz nie pamiętam, cholera, jak nie zapomnę, to wam zlinkuję ten kanał. I zrobił fajne wyświetlenia. I suby. Kolejny temat do nagrywek, kanał tematyczny, który był na pewno osiągnął sukces. To jest kanał związany z jakimiś właśnie chińskimi produktami i to wiem, na chińskimi produktami, w sensie takich właśnie piła spalinowa, jakaś kosa, takie wiecie, niszowe, tanie rzeczy do użytku domowego, o. I zobaczcie, nagrałem jakąś piłę spalinową, z dupy nagrałem sobie, wiecie, filmik, bo mówię, już mówiłem to nieraz, że no owaliło mi się drzewo, kurde, bo tam wiecie, była burza, nagram sobie filmik, tak wiecie, nie miałem na to po prostu, jak to się mówi, wenę, żeby coś takiego nagrać. I ile wyświetleń ma taki filmik, no. No naprawdę sukces wyświetleniowy. Chyba ponad 200 tysięcy wyświetleń ma ten film teraz u mnie na kanale. Druga sprawa, nagrałem ostatnio, moi drodzy, naprawę wymiany cylindra i tłoka w kosie spalinowej. No kolejny hit, że tak powiem, brzydko sprzedażowy. No, łapie wyświetlenia, łapie suby ten film. No cóż, a ja nagrywam vlogi. O, temat oklepany. Temat, który dużo ludzi nagrywa vlogi i ciężko się wybić.
bo jest dużo ludzi, którzy to nagrywają i dużo ludzi jest, którzy mają, i tutaj słuchajcie, następne moje wnioski, dobry content pod względem, mają osobowość, są charyzmatyczni, mają jakiś tam fajny głos. Dobrą jakość obrazu, co jest też bardzo ważne, dźwięku reprezentują i mają oglądalność. Kolejna grupa ludzi, którzy mogą osiągnąć, jeżeli chodzi o motovlogi właśnie sukces, to są jacyś tacy ludzie, którzy, znaczy ogólnie w sumie w każdej kategorii, wydaje mi się, YouTube'owej właśnie, żeby osiągnąć sukces, możesz mieć kanał, w którym pokazujesz jakieś rzeczy, na których się wyśmienicie znasz. Jesteś po prostu masterem w swojej dziedzinie. Tak samo jak na przykład motocyklista, który ma duże umiejętności i pokazuje te umiejętności i poucza innych, jak co mają robić, żeby było dobrze. Żeby, nie wiem, jak postawić na koło, czy tam jak wchodzić w zakręty. Tłumaczą to, że tak powiem, zrozumiale. I jest sukces, tak? I jeszcze przy okazji są ludzie, którzy pajacują na motocyklach i oni też mają pogląd, no bo ludzie też lubią oglądać takich ryzykantów, czego ja na przykład nie popieram. Ale tacy ludzie mają na przykład duży wyświetleń. No ale na przykład taki Carlos, który jest początkujący, robię content po prostu typowo właśnie taki, jakby to nazwać, dla początkujących, no, dla początkujących motocyklistów. Ja to raczej robię takie relacje niż poradniki, chociaż na pewno jesteście w stanie coś tam wynieść z tego, co nagrywam, zwłaszcza ci, którzy mają mniejsze pojęcie ode mnie, nie? Normalne. No ale ktoś bardziej doświadczony już z moich jakby filmów za wiele nie wyniesie. Dobra, idę po tą kartę i widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, odebrałem tą kartę. Jest pięknie. I teraz tak, o czym ja gadałem, o tym sukcesie na YouTubie. Chaotycznie znowu mi to wszystko wyjdzie, ale mam nadzieję, że całą kwintesencję tego, co chcę powiedzieć, to wam powiem. Bo chciałem po prostu... O co chodzi? Chodzi o to, że z YouTube'em to jest tak jak właśnie ze wszystkimi innymi rzeczami. W sensie, jest dużo piłkarzy, ale naprawdę niewielu z nich osiąga jakiś tam spektakularny sukces. Wielu piosenkarzy, nie każdy jest, kurczę, słynnym wokalistą i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem mniej więcej, o co chodzi już w tym YouTubie. Na czym mógłbym osiągnąć jakiś tam sukces, ale chcę robić to, co robię i w sposób taki, jaki robię to właśnie. Zbudować jakąś tam publiczność, że tak się wyrażę, z którą będę miał interakcję i której ja pomogę i która ona pomoże. O, kurde, ciężki ten polski język. No, i jak na razie mi się to udaje. Jestem zadowolony. Muszę zatankować, bo sucho. Od tego toru, kurczę, nie tankowałem. Zaraz zobaczymy, ile tu wleci tego tematu do zbiornika. Już mi się pali lampka, nie wiem, czy widzicie. Dobra. Chwila przerwy. Nie ma rękawiczek, są. Kurwa, nie chce mi się sięgać. Nie bierzcie tego brudnego pistoletu w gołe ręce, bo przecież... Lecimy.
Co to się stanęło? Pod korek. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zawsze się jebnę o drzwi. Będę kończył powoli ten temat. A, tą kartę wam jeszcze miałem pokazać. Mam dziurawy plecak. Muszę kupić jakiś nowy, masakra. W ogóle fajna kwota, 65-56. Zobaczcie, jak to wygląda. O, otwierana. O, to jeszcze z toru. Otwierana. Nie, u nas tylko taki pierwszy kartonik ma. Taka. Będziesz pan zadowolony. No i na zakończenie podsumowanko tego vloga zdominował temat raczej właśnie jak zostać sławnym youtuberem. I co? Generalnie, żeby mieć widownię, jest kilka tematów. Po pierwsze, reasumując to wszystko, musimy mieć zajebistą osobowość, jakąś charyzmę w sobie, żeby ludzie nas chcieli oglądać. Bo jeżeli jesteśmy przeciętni, no to raczej nam nie wyjdzie. Drugie, primo ultimo, musimy posiadać jakieś umiejętności i dar przekazywania wiedzy właśnie ludziom w taki sposób, który rozumieją i już mamy oglądalność. Kolejna sprawa. O, taka bardzo ważna sprawa. Po prostu mieć kogoś, kto nas wypromuje. Proste. Mamy, powiedzmy, znajomego, który ma 100 tysięcy subskrypcji, nagrywa jakieś tam vlogi i podsyła wam, że jest taki gościu jak Carlos Mistrz. Robi film o nim, na jakieś spotkanie przy piwku, luźna rozmowa. No i z tych 100 tysięcy znajdzie się jakaś grupa osób, które po prostu zasubują twój kanał, bo im się spodobasz. Spodoba im się twój styl. Następna sprawa to jest właśnie jakość wideo, jakość dźwięku i ogólnie sposób może montażu i cały jakby cała oprawa kanału, bo to też ma znaczenie. No jeszcze jest jedna grupa osób, właśnie takich pajaców, którzy robią po prostu pajacerkę, odpierdalają lipę, jeżdżą, nie wiem, na krawędzi, czy robią rzeczy idiotyczne, śmieszne, no i wtedy to jest super, ale najlepiej jest, jak mamy tego wszystkiego po trochu i albo jakieś kombosy, czyli nie wiem, ktoś nas wypromuje i mamy fajną osobowość, albo nie wiem, ktoś nas wypromuje i pajacujemy. Albo pajacujemy i przekazujemy jeszcze dodatkowo jakąś tam wiedzę. Także takie kombosy też są na pewno mile widziane i na pewno takie kanały, tacy ludzie będą odnosili sukcesy. I pytanie, gdzie ja jestem w tym wszystkim? Nie wiem, ale się domyślam i może to zostawię dla siebie. Moi drodzy, i tym miłym akcentem chciałbym zakończyć. Nie, jeszcze nie chcę zakończyć, ale jeszcze nie, jeszcze mam bardzo coś do powiedzenia. Teraz zbliża się taki okres właśnie wakacyjny, w którym będę miał trochę mało czasu na nagrywki
I tym bardziej, że podobno gdzieś tu burze idą, bo gdzieś w Polsce pada, gdzie kiedy ja sobie jadę. Dlatego właściwie mnie to zobligowało do tego, żeby nagrywać, żeby nie zostawić po prostu weekendu bez nagrywki. Także taka informacja, może za tydzień nie być żadnego filmiku, ale na pewno postaram się coś nagrać. I może nagram coś bardziej, nie wiem co nagram, co będzie to będzie. Napiszcie, moi drodzy, co myślicie o tym, co wam mówiłem o tym sukcesie na YouTubie. To tak jak mówię, film został, nagrywka została jakby zainspirowana filmem Badnara, którego zresztą spotkaliśmy, jest na filmie u mnie też na Warsaw Motorcycle Show. Jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie to sprawdzić na playliście. Jest taki filmik. No i z tymi komputerami tak trochę nadmieniłem, ale mówię, jestem na etapie właśnie montażu komputera, bo ogólnie jest plan taki, żeby też zwiększyć jakość nagrywania filmów, kupić lepszą kamerę i może coś popróbować z 4K, zobaczymy. No, na razie nie mam, na razie komputer, później muszę się zastanowić nad kamerą, bo ceny są dość ciężkie, duże i naprawdę, i co jest najlepsze, to nagrywanie w 4K nie jest takie oczywiste i proste, ponieważ te kamery zazwyczaj się grzeją i szybko wyczerpują zasoby, które kamerę posiada w postaci baterii, pamięci na ten, tak jak zawija, żeby ciężarówką jechała, pamięci na karcie. Dobra, moi drodzy, dzięki za uwagę, napiszcie jakiś komentarz, dajcie łapkę i do następnego. Dużo chlebie biedę, względny spokój panuje w poprogu. Też są dramaty na każdym kroku, a już tragicznie dla grających klasycznie. Pozorne profity w działce mechanicznej, stąd też muzycy, żeby nie być nędzy. Lecą jakieś gnioty dla pieniędzy. Jak pięknie wszystko zmieni, jak pięknie wszystko zmieni. Milion dolarów głęboko w mojej kieszeni. Jak pięknie wszystko zmieni, jak pięknie wszystko zmieni. Głęboko w mojej kieszeni.